Ten zagra do Szymańskiego. Szymański przy piłce utrzymał się. Zagranie do Jezierskiego, kapitana zespołu. Ten nieco ofensywnie, jak na swoją pozycję. Niestety strata piłki. Goście wychodzą z kontratakiem. Jak widzimy, gdy przy piłce jest zawodnik pogoni, już przy nim dwóch zawodników Gryfa i Gryf. Niedokładne zagranie. Kolejna szansa na skonstruowanie jakiegoś ataku dla Pogoni. Lewą stroną biegnie jeden z pomocników. Jednak stracił piłkę. I Maciej Szymański. Dalekie zagranie. Jednak niezbyt dokładne. I Tomaszewicz. Daleki wykop, prawie pod pole karne Gryfa. Znów przy piłce goście. Na lewą stronę. Kalamaszek, dośrodkowanie. I będzie strzał na bramkę. Drodzy Państwo, gol. Kamil Guzman, grający z numerem drugim, zdobywa kontaktowego gola. Minęło 24 minuty drugiej części spotkania. Pogoń Lęborg zdobywa bramkę kontaktową, a strzelcem jej grający z numerem drugim Kamil Guzman. No, drodzy Państwo, robi się ciekawie na Wzgórzu Wolności. Na pewno teraz Pogoń będzie chciała strzelić jeszcze jedną, a nawet i dwie bramki. Gryf natomiast nie może już sobie pozwolić na utratę, by wypaść jak najlepiej przed własną publicznością w dzisiejszym meczu. Jarosław Felisiak, Paweł Sobczyński i spokojnie do tyłu, do Krzysztofa Jezierskiego. Maciej Pliński. Krzysztof Wicki. Nadal utrzymuje się przy piłce Wicki. Przy nim już dwóch zawodników i stracił piłkę. Walczy Pogoń, walczy. Może uda im się strzelić jeszcze jedną bramkę, która doprowadziłaby do remisu. Na pewno remis bardzo by się przydał. Krzysztof Wicki spokojnie do Felisiaka. Felisiak do środka. Jednak tam nie było żadnego zawodnika Gryfa. Piłkę wybija Pogoń. Tam w obronie Sobczyński, Pliński, Szymański. My widzimy dwóch przygotowanych zawodników Gryfa, Orlek z Wejherowo, którzy za chwilę wejdą na plac gry. Krzysztof Czarnocki faulował w tym pojedynku i rzut wolny dla Pogoni. Drodzy Państwo, i dwie zmiany w zespole wejherowskiego Gryfa. Jak widzieliśmy, na plac gry wchodzą grający z numerem drugim Piotr Tusk oraz grający z numerem 14 Mateusz Wesernik. Mateusz Wesernik jest wychowankiem wejherowskiego Gryfa. Młody zawodnik, perspektywiczny. Zmienia on Sławomira Kiełba, grającego z numerem 19. Natomiast Piotr Tusk zmienia Jarosława Felisiaka. Serdecznie dziękujemy za grę obu tym zawodnikom. Kibice również bardzo dziękują, jak słyszymy. Daje trener Wasiek pograć rezerwowym zawodnikom. Do końca regulaminowego czasu troszeczkę mniej niż 20 minut. A przypomnę, Gryf Orlek z Wejherowo prowadzi z Pogonią Lęborg 2-1. Bramki zdobywali Jakub Gronowski w pierwszej połowie oraz Łukasz Król, a dla Pogoni przed chwileczką kontaktowego gola zdobył Kamil Guzman, grający z numerem drugim. Kamil Guzman jak na razie jest jedynym zawodnikiem na boisku, który otrzymał żółty kartonik od arbitra głównego. A przypomnę, jest nim Piotr Cwalina.
i tradycyjnie od tyłu Wejherowski, Gryf, Paweł Politowski, lewy obrońca, do Macieja Plińskiego. Daleki wykop pod pole karne gości. Tak, mamy rzut rożny. Przepraszam, rzut z autu oczywiście. Paweł Politowski jego wykonawcą. Zagrał do Krzysiu Wicki przy piłce. Krzysiu Wicki dzisiaj obchodzi swoje 19 urodziny. Na pewno bardzo chce strzelić bramkę. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc może mu się to uda. Bardzo w to wierzymy. I kapitan zespołu wznowi grę. I rzutem z autu Paweł Politowski. Paweł Politowski i znów Krzysiu Wicki przy piłce umie się zastawić. Tym razem też mu się udało do Macieja Szymańskiego. Ten traci piłkę i z kontratakiem, drodzy Państwo, wychodzi zespół gości. Na prawej stronie podanie grające z numerem 9 Mariusz Wodyka przy piłce nie chciał dośrodkowywać. Jednak obrona Gryfa czujnie z numerem 2 Piotr Kwapiński na lewą stronę. Sędzia nie odgwizdał faulu. I od tyłu tym razem Pogoń Lęborg. Nadal przy piłce zespół gości, drodzy Państwo. Próbują przedrzeć się przez obrońców Gryfa. Piłka odbija się od Wickiego i trafia na aut. Z autu Patryk Małecki. Drodzy Państwo, Krzysztof Czarnowski z numerem 6 zapędził się z piłką, chciał wejść w pole karne, jednak przechwycili tą piłkę lęborscy obrońcy. Daleki wykop Tomaszewicza pod pole karne, tam piłkę przejęli gospodarze. Maciej Szymański walczący o piłkę. I czy mu się to uda? Było blisko. A piłkę przyjmują Gryfici. Mateusz Wesserling na prawą stronę. Paweł Sobczyński. Bardzo mocne dośrodkowanie. Pole karne, jednak nikt nie przejął tej piłki. I nadal w walce o piłkę Wesserling, który przed chwileczką wszedł na boisko, przypomnę. Jest to jeden z młodszych zawodników podopiecznych trenera Wojciecha Waśka. Chce na pewno bardzo pokazać się trenerowi z dobrej strony. To są to jego pierwsze minuty w seniorskim zespole Wychrowskiego klubu. Drodzy Państwo, jeszcze około 15 minut dzieli nas od końca spotkania. Krzysztof Czarnocki wypuścił sobie piłkę, wyprzedził obrońcę do środkowa. Dośrodkowanie, drodzy Państwo, niestety żaden z zawodników Gryfa nie był w polu karnym, a tymczasem Krzysztof Wicki robi się bardzo niebezpiecznie pod bramką Tomaszewicza. On Wicki wybija piłkę na aut. Widocznie jeden z zawodników leży na boisku, potrzebuje pomocy medycznej. Tak jest, zgadza się. Krzysztof Wicki zachował się fair play, wybijając piłkę na aut. Obejdzie się raczej bez pomocy medycznej. Krzysztof Czarnocki ucierpiał nieco w starciu z obrońcami lęborskiej Pogoni. I rozpoczynają zawodnicy Lęborka. Bardzo dobre zachowanie, fair play, wielkie brawa. Przy piłce Musiakowski. Krzysztof Jezierski do Plińskiego.